Marzenie tylko jest ona w Jorku, żebyśmy sobie mogli pomarzyć wiedzy biblijnej Amerykanom, bo tu w Polsce w śmietniku Biblia jest Pana Boga, no bo tutaj w Polsce no ci Żydzi to nie wierzą w Boga, a jeszcze z Rydzyka drwią i kpią, no to to już w ogóle. Także proszę Państwa, no jesteśmy w naszym radiu Tok FM Euro, kończy tekst. Radio Tok FM Euro, kończy ta ekstra. My sami na własne życzenie toniemy w takich rzeczach jak zakaz aborcji. Więc rzeczywiście się zastanowiłem, przypomniałem sobie faktycznie, 25 lat temu sam zakazałem, a mądry, nowoczesny grant próbował mnie powstrzymać. Ja pamiętam, no Marcin. Czyli radio Tok FM Euro, kończy ta ekstra. Zanikającej partii, tak. Uznał, że radio Tok FM Euro, kończy ta ekstra. My jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Warszawie, w katolickiej Polsce, a dawno jest już po świętach, tych babilonkach, po tych saturnaliach, po tych świętach brzucha, jak to mówią, że Bogiem ich jest brzuch. No to więc tutaj w Radiu Tok FM już wierszyki pokazywały, wierszyki o Rydzyku. No to ja już patrzę, że rzeczywiście coś złośliwego, prawda? Znowu coś tam złośliwego. Także proszę Państwa, po co nam te wierszyki o Rydzyku, jeżeli one wypowiadane są po prostu złośliwie? Czy nie lepiej, proszę Państwa, żebyśmy byli życzliwi, sympatyczni, uśmiechnięci, szczerze, czyli szczerzy, żebyśmy byli fajni, a nie takie zołzy, jako te barany mazowieckie, co mają za dużo wody w Wiśle do wypicia i nosem pociągają. Po 25 latach doszliśmy do tego, że można zrobić szopkę bez cenzury, tylko nie można jej pokazać szerszemu audytorium w telewizji publicznej. W latach 90. i 2000. Marcin Wolski prezentował swoje szopki w TVP. W 2010. Radio Tok FM Euro, Conchita Extra. No mamy tutaj profil osobisty na Google, ale możesz wrzucić też Elhof Art 2000. Możesz wrzucić też Elka Wiercielka, Wiesiolandia, Elka Pierdzielka, Cingerella, Felicja Boska. Co tylko chcesz, to wszystko chodzi, bo do nas można z każdej strony dojść, jak do waszego Rzymu. Gdy jesteśmy też na placu na rozdrożu, to możemy jechać do starożytnego Rzymu już. Proszę Państwa, tutaj mamy dwa takie filmiki. Jeden się rusza, proszę Państwa, z klubu Kadr na Gotarda. Tu Anna Sobol, nie Anna Sobol, tylko proszę Państwa, nasza Anna Szcześniak przedstawiła pracę, swoje wernisaż, wypowiadała się. Tu jest granie, tu jest śpiewanie, tu coś dzieje się, że coś się dzieje. Także proszę Państwa, to co tutaj miałyśmy w tej królikarni, na zakończenie tę nudę, tę ciemnicę, nudy na pudy, na finisaż, czyli że na zakończenie wystawy nie wypada żadnej sztuki dawać, niczego nowego, bo to tylko odwraca uwagę od tematu wystawy, która była, bo nawet niektórzy to nie wiedzą, co było na tej wystawie. Przez to cykanie tego, proszę Państwa, zegara starego typu, prawda, wahadełko. Potem to na drzwiach malowanie, gwiazdy. Po co to robić? Komu to potrzebne? Także kochajmy się, proszę Państwa, jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Conchita Extra. Zawsze możesz być z nami, nie będziesz się nudził, nie będziesz samotny. Wczoraj właśnie w skwerze Hoovera, proszę Państwa, gdy był koncert, to powiedziałam takiej babie, że już smoking to nie jest modny w XX, proszę Państwa, pierwszym wieku. Wyłączę te nudy. Także spod Jasnej Góry mówią, że brzydko pachnie. Proszę Państwa, ta piosenka, która teraz tu leciała, no to beznadziejna jest ta piosenka w Radiu Maryja. Także Radio Maryja, no w tym momencie
przegrało. Wygrywa, proszę Państwa, Baronowa Elhof Art. Dajmy głos doktorowi, proszę Państwa. Doktorowi serc, czyli Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus był najlepszym lekarzem. Serca ludzkie leczył. Także pozdrawiajmy siebie, proszę Państwa, pocałunkiem świętym. No i do tego klubu kadr od czasu do czasu możecie pojechać, możemy pojechać, który właśnie tu Ania Sobol po lewej stronie, w środku ta czarniejsza, jest pokazane, prowadzi. No i zawsze możecie być w tym kadrze. Także zapraszamy. No i że te buziaczki przesyłamy, proszę Państwa, z kadru, w tym wypadku z kadru. Tutaj jest parę występów ciekawych do wernisażu prac Anny Szcześniak. Występuje firma Elhof Art, Marta Dobosz występuje tutaj. Te wariactwa Marty Dobosz to dość częste są w naszym programie. Wiesiolandia, nawet wczoraj tej babie takiej z laską na skwerze Hoovera, to jakaś taka poważna szycha, organizatorka powiedziała, że Marta Dobosz, no to jeszcze może 10 lat temu śpiewała Ave Maria, ale jak? Z gołą cipką? I to z gołą cipką ogoloną, tam na Mińskiej 25 u Legierskiego w klubie. To teraz to już nawet nie wiem, czy ten Legierski tam jest, ale inni też, że prowadzą. Także proszę Państwa, Marta Dobosz niesiona przez czterech murzynów, proszę Państwa, być może ona sama jest murzynka. Państwo zobaczą, bo ona jeszcze i tu by chciała śpiewać. I tu Ania Sobol, jak się przygląda, bardzo zadowolona jest Ania Sobol, że my tutaj z Martusią szalejemy, proszę Państwa, przedstawiamy, no bo my zawsze z Martą Dobosz występujemy. W Centrum Olimpijskim występowałyśmy, że te babki aż były zaskoczone, że aż tak pięknie to. One nie wiedziały, że można w taki sposób wykonać Summertime. Głosem sopranowym, głosem tenorowym, no i falsetem. I że to tak pięknie brzmi i wcale nie znaczy, że każdy musi tę partię melodyczną, jedną i tę samą linię wyśpiewywać, tylko to można różnie, prawda? To one były zaskoczone, te, tam taka jedna ruda w centrum, na Wybrzeżu Gdyńskim 4, w centrum, proszę Państwa, sportu i turystyki. No przyznam się szczerze, że tam te babki, co prowadzą te galerie, minus jeden w centrum sportu i turystyki, to nawet nie wiedzą, jak ta pieśń leci, Summertime, proszę Państwa, która no, jest bardzo ciekawa oczywiście, ale i bardzo trudna do wykonania i ma tylko dwie zwrotki, a że tam można końcówkę dać, ale one nie wiedziały i tak się niecierpliwiły, czy już tego szampana mamy nieść. No, nie wiedziały, kiedy się to skończy, to Summertime, bo to jakieś takie, nie, to jest krótkie, ale to jakoś tak zabrzmiało dla nich za długo i one już niosąc tego szampana nie wiedziały co, gdzie, kiedy i jak. Także proszę Państwa, bądźmy my wszyscy oczywiście, że dobrej myśli. Bądźmy my wszyscy oczywiście, że dobrej myśli, proszę Państwa. Tak. I Martusia Dobosz, proszę Państwa, szaleje. Wszyscy się cieszą. Tak, żebyśmy żyli. Także Alina Lasota, Litwinka, która teraz jest na Litwie, powiedziała, co to za wernisaż na przykład bez wina, prawda? Co to za wernisaż, jak jest ciemno, tak jak wczoraj w Królikarni i jeszcze ludzie trzymani jak wydełko, nie wiadomo po co, po jakie wejście. A tam był taki ala spektakl, ale nic nie było mówione. Tylko tykało, 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 tykało. Że czas upływa, to i tak każdy wie, Anna Szcześniak, że czas upływa, każdy wie i nie trzeba tego nikomu przypominać. No, także proszę Państwa, firma Elhof Art występuje, no i Anna Szcześniak jest tak w niebo wzięta, że za darmo miała koncert podwójny, potrójny, tutaj w kadrze na Gotarda, Anna Szcześniak, proszę Państwa, że normalnie szokę, że normalnie jest szokę. No. I taniec, i śpiew, i pienia. Zapraszamy serdecznie. No. Co mi gorące serce skradł. Także proszę Państwa,
Stanisław Kowalski kiedyś też śpiewał tę pieśń Mamy na płycie z Anną Romanowicz z Anglo-Ameryki Białystok. To przecież ona z tej płyty wyciągnęła Stanisława Kowalskiego i tę słowiańską duszę i powiedziała, że zobacz, jaka to jest piękna pieśń, no i ambitna, i fajna. Masz ją wykonywać. No i żeśmy Grajka ściągnęli, całą orkiestrę, tam w Anglo-Ameryce Białystok. Na fortepianie grał też Stanisław Stefan Czarnecki z Czarny Białostockiej. A tutaj już nikt, proszę Państwa, nie umie tego tak wykonać, jak ten Stefan Czarnecki na fortepianie, no bo on po tej klawiaturze tak latał, a słowiańska dusza wymaga w pewnym miejscu refrenu bardzo delikatnego pykania, grania, podpuszczania, żeby tylko śpiewać. A nie każdy umie tak zagrać. No więc tutaj jak śpiewałam potem w Warszawie tę słowiańską duszę, cała ta nasza firma Elhof Art, która wykonywała tę pieśń Słowiańska dusza, no to ta nasza firma Elhof Art 2000 nie mogła spotkać tutaj w Warszawie ani jednego takiego dobrego grajka, bo nawet tam w salonie Wesoła skandalistyczny ten Gargamel, który, proszę Państwa, kiedyś przygrywał, jak to na Marszałkowskiej jest taki klub, w tym byłym juniorze, pod wieczorek przy mikrofonie, pan Gargamel, no to on też nie umiał zagrać tej słowiańskiej duszy. Dopiero za którymś tam razem coś tam, ale to nie było to, nigdy to nie będzie. W Warszawie nigdy nie będzie wielkiej kultury. Artyści wszelcy zawsze są, jak nie przyjezdni, to są przejezdni. Gdy tu z placu na Rozdrożu też, proszę Państwa, wszystkie drogi, mówią, prowadzą do Rzymu. Także mamy tutaj, proszę Państwa, wszelkie nagrania w internecie. Jest też i 32 minuty nawet cały, jak ten wernisaż w ogóle się rozpoczyna, się odbywa. Anny Szcześniak, zapraszamy oglądać. Przecież macie to wszędzie. Wejdź. Elka Wiercielka przez Google do YouTube, albo możesz nawet wejść na Daily Motion. Wa. Mercedes L. L Mercedes. Wa. Daily Motion. Wejdź. I tam jest ruch.